Cześć, w tym nagraniu pokażę Ci, w jaki sposób prawidłowo uzależnić akcje wykonywane w ramach hooka Use Effect od pewnych zmiennych lub obiektów. Zaczynamy! Przygotujmy przykładowy komponent o nazwie app1. Wykorzystując hook useState zdefiniujemy stan tego komponentu. Stan komponentu będzie reprezentowany przez dwie zmienne. Pierwszą o nazwie counter1, która będzie zmienną typu number o wartości początkowej 0. Druga zmienna stanu to counter2, która również będzie zmienną typu number o początkowej wartości 0. Następnie przygotujemy kod, który pozwoli wyrenderować dwa przyciski. Pierwszy przycisk będzie posiadał label ClickMe1 i będzie związana z nim akcja polegająca na tym, że zwiększamy wartość zmiennej stanu counter1 o 1. Na podobnej zasadzie będzie działał drugi przycisk z labelem ClickMe2, który będzie zajmował się zmianą zmiennej stanu counter2, zwiększając ją o 1. Na koniec wypiszemy aktualne wartości zmiennych stanu counter1 oraz counter2 i jesteśmy gotowi, żeby uruchomić komponent w tej postaci. Osadzamy go w indeks TSX i uruchamiamy naszą aplikację npm start. Na ten moment nasz komponent działa prawidłowo. Mamy dwa przyciski. Kiedy wciskam pierwszy przycisk, aktualizuje się zmienna stanu counter1. Kiedy wciskam drugi przycisk, aktualizuje się zmienna stanu counter2. Do tak przygotowanego komponentu możemy dodać kolejny hook. Jego nazwa to Use Effect, a zadanie tego hooka polega na wykonywaniu pewnych dodatkowych czynności, tak zwanych side effects, które są realizowane przy okazji renderowania komponentu. Możemy na przykład napisać document.title równa się i przypisać do tytułu strony, gdzie będzie renderowany Twój komponent, przykładowy komunikat counter1, dwukropek i wartość zmiennej stanu counter1. W takiej konfiguracji te czynności wykonują się za każdym razem, kiedy renderowany jest komponent app1. Zaraz Ci to udowodnię, wypisując dodatkowy pomocniczy komunikat inside use effect action. Zauważ, że teraz, kiedy uruchomimy nasz komponent, to jakakolwiek zmiana zawartości stanu tego komponentu, czyli na przykład zmiana wartości zmiennej stanu counter1 albo zmiana wartości zmiennej stanu counter2, powoduje, że wykonują się akcje w ramach osadzonego w naszym komponencie hooka use effect. Oczywiście zmiana wartości zmiennej stanu counter1 przełoży się na aktualizowanie tytułu strony, gdzie osadzony jest komponent. Zauważ jednak jedną rzecz. Kiedy naciskam przycisk, wartość zmiennej counter1 tutaj w komponencie zmienia się od razu, natomiast tytuł strony zmienia się dopiero po pewnej chwili. Zobacz, 16 i 16 po chwili w tytule strony. Dlaczego tak jest? To opóźnienie wynika z zasady działania komponentu w React oraz odpowiednim umiejscowieniu akcji wykonywanych w ramach hooka use effect w procesie renderowania naszego komponentu. Najpierw, kiedy coś zmienia się w Twoim komponencie, React dostaje zlecenie, że ma przerenderować komponent. React analizuje ten komponent i wysyła do przeglądarki informacje na temat tego, jakie zmiany mają być wdrożone w domu. Przeglądarka wdraża te zmiany, co objawia się tym, że widzimy na ekranie, że na przykład counter zmienia wartość na 16 lub 17 i tak dalej. I dopiero wtedy, kiedy wykonają się te wcześniejsze czynności, to wtedy do akcji rusza to, co jest w ciele hooka use effect. Później ponownie przeglądarka dostaje informacje na temat tego, jakie zmiany ma wdrożyć w wyniku akcji, które wykonały się w ramach hooka use effect. Najpierw renderowana jest zawartość komponentu i to ją widzisz od razu w przeglądarce, a dopiero za chwilę widzimy te wszystkie efekty, które mają miejsce po wykonaniu czynności w ramach hooka use effect. I stąd właśnie to małe opóźnienie. Pamiętaj, że możesz uzależnić akcje wykonywane w ramach hooka use effect od konkretnych zmian stanu w Twoim komponencie.
W drugim argumencie useEffect możesz podać tablicę i wymienić w niej tak zwane dependencies, od których zależeć będzie wykonanie akcji w ramach useEffect. Możemy na przykład napisać counter 1 i od tej pory te akcje wykonają się nie za każdym razem, gdy zmieni się stan komponentu app1, a tylko wtedy, gdy zmieni się wartość zmiennej stanu counter 1. Zobaczmy, jak to działa. Teraz, kiedy klikam przycisk click me 2, zauważ w konsoli, pomimo że zmienia się wartość zmiennej stanu counter 2, nic się nie dzieje. Dopiero kiedy kliknę przycisk click me 1, zmiana wartości zmiennej stanu counter 1 powoduje wykonanie akcji w ramach useEffect, a przy okazji zmianę tytułu strony, gdzie osadzony jest nasz komponent. Pomiędzy kolejnymi renderowaniami komponentu porównywane są poszczególne elementy tak podanej tablicy. Jest to porównanie element po elemencie i jeżeli React wykryje zmiany pomiędzy wartościami tak porównywanych elementów, wtedy wykonuje side effects związane z konkretnym useEffect. I to doprowadza nas do pewnego problemu, który możemy spotkać, kiedy używamy hook useEffect. Przedstawmy go i rozwiążmy go na podstawie kodu, który umieszczę w kolejnym nowym komponencie. Teraz zajmiemy się kodem komponentu o nazwie app2. Wcześniej przygotowałem interfejs o nazwie user, który będzie wymuszał, żeby w elementach typu user znajdował się username oraz age. Dwie przykładowe zmienne, jedna typu string, a druga number. I tak przechodzimy do komponentu app2 i tworzymy w nim stan, w ramach którego będziemy definiowali obiekt user, właśnie typu user. Będzie miał on w sobie username i age ustawione na początek na pusty napis i wartość 0. Następnie przygotowałem metodę updateUserName, której zadaniem będzie ustawienie na sztywno w obiekcie user pola username na km. To jest jedyna akcja, którą chcę tutaj robić. Komponent będzie renderował przycisk z labelem changeUserNameToKM. I kiedy wciśniemy ten przycisk, username w obiekcie user będzie ustawiony na km. Oprócz tego będziemy wypisywać aktualną zawartość zmiennych username oraz age w obiekcie user. Przygotujmy nasz komponent do uruchomienia i zobaczmy, jak na ten moment działa. Zauważ, że na początek username to pusty napis, dlatego nie mamy tutaj nic, a age to 0. Kiedy nacisnę change username to km, wartość username od teraz to km. I za każdym razem, gdy wcisnę ten przycisk, nic się już nie zmieni, ponieważ ta metoda na sztywno za każdym razem ustawia wartość username na km, dlatego ciągle widzimy tą samą zawartość pod username. Przygotujmy teraz hook useEffect, który będzie wykonywał pewne czynności, ale tylko wtedy, kiedy będzie zmieniała się zawartość obiektu user. Dlatego podałem go w tablicy jako drugi argument hooka useEffect. Co będziemy wykonywać jako side effect w ramach tego hooka? Będziemy wypisywać w konsoli komunikat useEffect in action oraz będziemy aktualizować tytuł strony, gdzie osadzony jest komponent, tym razem do napisu username, dwukropek i zawartość pod zmienną username w obiekcie user. Zobaczmy, jak wygląda wykonywanie logiki przygotowanej w ramach hooka useEffect. Na początek username to pusty napis, dlatego tutaj nic nie widzimy i podobnie w tytule strony pisze username dwukropek i nic. Age to 0, ale akurat tutaj, jak już zauważyłeś, nie będziemy zajmować się wartością pola age. Kiedy nacisnę przycisk change username to km, oczywiście w tym momencie nastąpi na sztywno ustawienie pola username na napis km, zostanie zaktualizowany tytuł strony i wykona się akcja w ramach useEffect. Tyle, że teraz, kiedy ponownie nacisnę przycisk change username to km, to pomimo, że przecież nie zmienia mi się stan pod obiektem user, tam cały czas username to km, to ciągle zauważ, wykonuje się akcja w ramach hooka useEffect. Z czego to wynika? Dlaczego useEffect za każdym razem wykonuje akcje zdefiniowane w ramach metody w jego pierwszym argumencie, skoro stan obiektu user się nie zmienia? Ciągle username to km? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy sięgnąć do podstaw JavaScripta. Mówiłem już wcześniej w tym nagraniu, że kiedy mamy kolejne renderowania komponentu, to czy wykona się akcja, którą zdefiniujesz w ramach useEffect czy nie, zależy od tego, czy zmienia się zawartość elementów w tablicy, którą zdefiniujesz jako dependencies w drugim argumencie useEffect. Czyli w tym momencie pomiędzy kolejnymi renderami następuje porównanie w takim stylu, jak widzimy tutaj.
porównywane są kolejne postaci obiektu user, które uzyskujemy pomiędzy kolejnymi renderowaniami. Tyle, że zauważ, jest to porównanie tej postaci. A porównywanie obiektów w taki sposób w JavaScriptie to nie porównywanie ich zawartości, a sprawdzanie, czy mamy do czynienia z tym samym obszarem, czy dwie referencje, które są tutaj porównywane, pokazują na ten sam obszar. Niestety tak nie jest. I to powoduje, że pomimo, że nie zmienia się zawartość tych obiektów, mają takie same username oraz age, to jednak są to dwa różne obiekty w pamięci, co oznacza, że useEffect myśli, że tak naprawdę zmienił się stan komponentu i zaczyna wykonywać operacje, które tutaj zostały zdefiniowane. Jak tego uniknąć? Jak uniknąć wykonywania niepotrzebnie tych akcji, kiedy nie zmienia się zawartość wskazywana przez te obiekty? Za chwilę przedstawię Ci dwa sposoby, jak poradzić sobie z tym problemem. Pierwsze rozwiązanie jest bardzo proste. Kłopoty z porównywaniem, o których przed chwilą mówiłem, pojawiają się w przypadku typów takich jak obiekty czy tablice. Kiedy w JavaScriptie porównujesz ze sobą dwie liczby czy dwa napisy, wtedy jest to porównywanie po zawartości. Dlatego wystarczy, żeby tutaj w tablicy dependencji, od których zależy to, czy wykonają się akcje definiowane w ramach tego hooka, podajesz nie cały obiekt user, a tylko jego username lub user age. Oczywiście w tym przypadku możemy zostać przy samym username, ponieważ zależy nam na tym, żeby ta logika była wykonywana tylko wtedy, gdy zmienia się username. Czyli to rozwiązanie bazuje na podawaniu konkretnych wartości typów prymitywnych i to od nich uzależniamy logikę w useEffect. Zobaczmy, jak teraz działa komponent app2, a w zasadzie czy wykonują się te akcje, kiedy nie zmienia się nazwa użytkownika. Po załadowaniu komponentu od nowa, ponownie username na początek to pusty napis, widzisz to tutaj i w tytule strony. I teraz, kiedy nacisnę przycisk change username to km, wykonuje się akcja przygotowana dla useEffect. Ale teraz, kiedy ponownie nacisnę przycisk change username to km, zobacz, nic w konsoli się już nie dzieje. Akcja wykonała się tylko jeden raz na początek, kiedy ustawiliśmy username na KM. Od tej pory pod username KM się nie zmienia, co powoduje, że nie wykonują się zbędnie akcje definiowane w ramach useEffect. Drugie rozwiązanie omawianego w tym nagraniu problemu opiera się na kolejnym hooku o nazwie useMemo. useMemo to hook, który zwraca pewną wartość, którą sobie obliczy tylko wtedy, gdy zmieniają się pewne zależności podawane mu w drugim argumencie. Zaraz zobaczysz, jak to wygląda. Jeżeli te zależności się nie zmieniają, to zwraca on zapamiętaną wartość. Jak to zrealizować w praktyce? Piszemy const i na przykład mUser. Przypisujemy do tej referencji useMemo, który będzie pracował na typie user. Następnie wewnątrz określamy, co chcemy zwrócić i będzie to obiekt o polach username, któremu przypisujemy wartość username spod obiektu user oraz age, któremu przypisujemy wartość age spod obiektu user, ale wartość tego obiektu ma być aktualizowana tylko wtedy, gdy zmienia się jedna z wartości username lub user age podane jako drugi argument w postaci tablicy zależności. I możemy teraz useEffect, o którym mówimy, uzależnić od useMemo, które stworzyliśmy wcześniej, czyli od mUser. I teraz dopóki useMemo nie wygeneruje nowego obiektu, co zależeć będzie od tych zmiennych, to nie wykona się akcja związana z useEffect, którą zdefiniowaliśmy w tym miejscu. Zobaczmy, jak to działa. Załadowałem komponent app2 na nowo, czyli username to znowu pusty napis. Naciskamy przycisk change username to KM. Username wskazuje teraz na napis KM. Wykonała się akcja zdefiniowana w ramach useEffect i kiedy ponownie wcisnę przycisk change username to KM, nic się nie dzieje. useMemo spełnia swoje zadanie. Jeżeli nie zmienia nam się zawartość username, useMemo za każdym razem oddaje nam ten sam obiekt. Dopiero gdybym zmienił coś pod username albo age, wtedy useMemo wygeneruje nowy obiekt, co ponownie objawiłoby się wykonaniem operacji zdefiniowanych dla useEffect. W taki sposób rozwiązaliśmy częsty problem związany z porównywaniem obiektów w JavaScriptie, który okazał się być teraz również problemem podczas pracy z useEffect. Mam nadzieję, że teraz już wiesz, jak prawidłowo określać,
kiedy realizować operacje definiowane w ramach Use Effect, tak żebyś mógł jednocześnie uzależniać je od całych obiektów, na których pracujesz w Twoim komponencie. A jeżeli chcesz poznać inne ważne właściwości, mechanizmów, które spotkasz w bibliotece React, serdecznie zapraszam na moje szkolenia. W opisie tego filmu znajdziesz link do szkolenia Web Developer, gdzie uczymy się języka JavaScript, TypeScript oraz bibliotek i frameworków takich jak React, Angular czy Vue.js. Serdecznie zapraszam i do usłyszenia w kolejnych nagraniach.